66 uczestników wzięło udział w drugim konkursie kaligrafii Mistrz Pióra, organizowanym przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Cieszę się, że tak licznie przybyliście, i ci młodsi, i ci starsi, i ci nieco starsi. Chciałbym w imieniu organizatorów nie życzyć Wam dzisiaj połamania pióra, gdyż każdy kleks na tej białej kartce to punkt ujemny, a tego byśmy sobie nie życzyli, prawda? Więc jeszcze raz witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich. Do zmagań przystąpili uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, a także seniorzy z Żarowskiego Uniwersytetu III wieku. Uczestnicy musieli zmierzyć się z fragmentami powieści Henryka Sienkiewicza Quo Vadis i W pustyni i w puszczy, a dla najmłodszych przygotowano tekst o smoku wawelskim. Wszyscy mieli za zadanie przypisać teksty i ozdobić go według gustu iluminacjami, miniaturami i bordiurami. Nagrody dla zwycięzców konkursu zostały ufundowane przez firmę Nowa z Żarowa. 34 lata trenuję, bo dziennik wypełniam, dużo różnych papierów wypełniam, ale zajrzałam, jeśli chodzi o te ozdoby, bo nie bardzo wiedziałam, czy to chodzi o to, żeby ozdobić całą ramkę, czy literki tylko. Także tutaj akurat zajrzałam, patrzyłam na różne wzory, ale nie ćwiczyłam tego. Wyniki konkursu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz Gminnego Centrum Kultury i Sportu.